Na przedmieściu Brukseli, w parku Heysel, z okazji wystawy światowej w 1958 roku wzniesiono monumentalny model kryształu żelaza powiększonego 165 miliardów razy. Jako symbol ówczesnych naukowych oraz technicznych osiągnięć wieku atomu nazwano go Atomium. Budowla ma 103 metry wysokości. Składa się z 9 kul symbolizujących atomy, połączonych ze sobą rurami, w których znajdują się schody ruchome. Każdy z atomów ma 18 metrów średnicy. Jedno z wejść do Parku Brukselskiego. Naprzeciw parku znajduje się Pałac Królewski, który jest oficjalną rezydencją rodziny królewskiej. Na stałe mieszka ona jednak w Pałacu Vlecken na obrzeżach miasta. Kiedy na dachu wywieszona jest flaga, to znak, że król Filip I przebywa w kraju. Katedra Świętego Michała i Świętej Guduli jest kościołem rzymskokatolickim, który status katedry otrzymał w 1962 roku. Budowla ma 114 metrów długości, a wysokość sklepienia 26,5 metra. Przy filarach rzeźby apostołów wykonane przez znakomitych rzeźbiarzy barokowych w XVII wieku. Barokowa ambona. Święty Michał. Kamienny ołtarz główny z 2000 roku. Święta Gudula żyła w latach 659-712 i poświęciła swoje życie ubogim i chorym. W transepcie witraże Jana Heka z 1537 i 1538 roku. Dwuwieżowa fasada zachodnia z XVI wieku o wysokości 64 metrów. Pomnik króla Baldwina I Bodue. Jeden z symboli Brukseli, wykonana z brązu figurka siusiającego chłopca, maneken PiS. Figura często jest ubierana w stroje ofiarowane przez oficjalne delegacje państwowe. Wielki plac w Brukseli ma formę nieregularnego pięciokąta, zbiega się tu 7 ulic. W XIV wieku na Wielkim Placu wybudowano ratusz w stylu gotyckim z wieżą o wysokości 96 metrów. Neogotycki gmach zwany Domem Króla. Obecnie mieści się tu Muzeum Miasta. W środkowej kamienicy miał swą siedzibę cech krawców. Ta wspólna fasada łączy 7 kamienic. W 1998 roku Wielki Plac wraz z zabudową został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na placu odbywają się różne uroczystości, koncerty i przedstawienia. Narożna kamienica pod hiszpańskim królem była siedzibą cechu piekarzy. Balustradę zdobią figury symbolizujące siłę, ogień, wodę, wiatr, pszenicę i rozwagę, składniki uważane za konieczne do wypieku idealnego chleba. Dom Złotego Drzewa, dawna siedziba cechu piwowarów. Na szczycie kamienicy złoty posąg jeźdźca przedstawia Karola Lotaryńskiego.
część Brukseli zwana Górnym Miastem, pomnik króla Alberta I i królowej Elżbiety I. Ogród na wzgórzu sztuki w tle kościół świętego Jakuba. Secesyjny budynek Old England, w którym obecnie mieści się Muzeum Instrumentów Muzycznych. Widok ze wzgórza sztuki na ogród i dolne miasto ze słynną wieżą brukselskiego ratusza. Kościół świętego Jakuba. Kościół był tu już w średniowieczu, a obecny pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku. Siedziba Trybunału Obrachunkowego, jednej z instytucji belgijskiego parlamentu. Muzeum XVIII wieku w Pałacu Karola Aleksandra of Lorraine. Zegar uliczny. Pomnik Charlesa Bulsa, burmistrza Brukseli w końcu XIX wieku. Pasaż Królewski świętego Huberta, galeria handlowa z połowy XIX wieku. Składa się z dwóch części o łącznej długości 200 metrów. Znajdują się tutaj luksusowe sklepy. Don Quixote i Sancho Panza na Placu Hiszpańskim. Obecnie protestancki kościół świętego Mikołaja z Bari, patrona kupców i żeglarzy. Jest jednym z najstarszych kościołów w Brukseli. Gmach giełdy papierów wartościowych wzniesiony w latach 1868-1873. Belgijska czekolada jest przez wielu uważana za najlepszą na świecie, a belgijskie trufle czekoladowe są nazywane królowymi słodyczy.